Hej, hej, witajcie moi kochani, Jak na Rapture, i mi pochwycenie jest blisko. Dzisiaj, słuchajcie, chcę wam powiedzieć o bardzo ważnym kazaniu, które wczoraj słuchałam. Bardzo mocne kazanie, bardzo, naprawdę wspaniałe. Możecie sobie wpisać Radosław Lewandowski, Sodoma i Gomora. Po prostu cudowne, godzinne spotka spotkanie na no, kazanie, gdzie ten pastor mówi wszystko, co mówi się z, wszy z wszystkim, się zgadzam, wszystkim. Zastanawiałam się tylko nad jedną rzeczą, która bardzo mnie dotknęła. Że ludzie zapraszają ludzi niewierzących do kościoła. A w kościele praktycznie spotykają się osoby, które są wierzące. Czyli uważam, że to, co powiedział, ma chyba jednak rację. Po co zapraszać człowieka, który po prostu nie chce tam pójść? Na siłę zapraszamy ich na spotkanie, na, yy, na jakieś kazania, na nabożeństwo. Po co? Wiem, że mm, ma w tym rację. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zamiast wyjść do ludzi i mówić im o Bogu, to na sile chcą ich prześciągnąć do swojego kościoła. A to jest totalna bzdura. Przecież to i tak nic nie da, skoro i tak on tylko pójdzie na chwilę, a nic go to w ogóle nie dotknie, albo dotknie wyjątkowo. Jeżeli ktoś nie chce zmienić swojego życia, to tego i tak nie zrobi. Ja powiedziałam, ja odpuszczam już i odpuściłam wielokrotnie razy tutaj zawoływać ludzi, żeby oni gdziekolwiek mogli pójść. Już wiedzą, gdzie mogą napisać. Mogą napisać do mnie. Prosić o, to, o namiary do kościoła i nie tylko. Jak na Pawła ktoś w ogóle już og jakby ogólnie chce. Ale na siłę, na siłę nikogo nie zbawisz. Na siłę nikogo do kościoła nie przyciągniesz. Masz pilnować swojej duszy i głosić Ewangelię. To, co każdy ma robić, ale... Wtedy, gdy Duch Ci Święty o tym powie, że masz to zrobić. W sensie takim, że y, na darmo ludzie czasami się trudzą. Może to czasami zostanie na późniejszy czas. Ja nie mówię, że nie. Nie każdy robi jak tam chce, ale wierzę, że Bóg mi pokazuje, bynajmniej w moim otoczeniu, że ja już tym, co mogłam, powiedziałam, dalej mówię oczywiście tutaj o pozostałym i Wam y, osobom, które tutaj mnie oglądają, że po prostu naprawdę, no Bóg. Y, naprawdę na siłę nic na siłę naprawdę nic nie zrobi dopóki ktoś nie chce Bóg naprawdę wiedział, kto miał się pamiętać, kto się pamięta, kto szukał drogi szukał społeczności, nie ma tak nie szukałeś społeczności, gdy chciałeś coś nowego innego i w ogóle chciałeś Pana Boga poznać szukałeś na bank więc jeżeli szukasz, to znajdziesz jeżeli nie szukasz, to na siłę tak Pan Bóg Cię tego nie zmusi, byś szukał masz szukać Jego obecności masz być blisko Niego i po prostu masz być Mu poddanym więc yy, to było na tyle. Takie krótkie filmiki chcę, ponieważ mam kolejne, które chcę nagrać i po prostu powiem Wam, że naprawdę są cudowne rzeczy, które ostatnio słuchałam, to jest coś niesamowitego. Także pozdrawiam Was serdecznie i słuchajcie wszystkich, jak da radę, bo tam mówię wiele wątków, które po prostu czasami też jakby no nie jestem w stanie wszystkiego nagrywać, bo oddzielnie filmiki robić, bo to pas potem, że tak powiem, no zasypię tymi filmikami, to jest bez sensu. Wolę powiedzieć może czasami nawet i dłuższy jeden, kiedy tam mówię wiele rzeczy ważniejszych w jednym filmiku na przykład. Także e, linka nie będę wysyłała, ponieważ sobie wystarczy żeby tylko sobie jakby wpiszecie. Radosław Lewandowski Sodoma i Gomora. Posłuchajcie, bo naprawdę zszokowana jestem, że w Szczecinie jest taki zbór, który po prostu o tym mówi, co jest zgodne z Biblią i z tym, co młody pastor, naprawdę powiem Wam, naprawdę mówił bardzo ważne, fajne rzeczy. Ja byłam bardzo budowana, bardzo, bardzo, bardzo. Także Wam bardzo polecam. No, z Bogiem.